Dzień dobry, moi drodzy, z tej strony Aśka i dzisiaj przychodzę do Was z filmem już nieco skrapmasowym. Słuchajcie, ja obiecałam, że pokażę kilka rzeczy, w jakie się zaopatrzyłam. To będzie się też troszeczkę uzupełniać, jak gdzieś przed skrapmasem, jeszcze chwilę wcześniej też to troszeczkę tam uaktualizuję. Bo tak jak Wam mówiłam, że miałam naprawdę już tak stare kolekcje papierów, tak stare rzeczy, których już nawet czasem nie było w sklepach. I ciężko było, może wiecie, nie, że ciężko było inspirować, ale potem na przykład były pytania, skąd to i naprawdę nie byłam w stanie powiedzieć skąd to, bo to już nie ma. Czekajcie, ja sobie jeszcze wezmę jedną kolekcję papierów, bo ja już to pokazywałam, ale chciałabym to w jednym miejscu wszystko skumulować, żeby było wiadomo. Słuchajcie, także w przyszłym tygodniu planuję tutaj live na kanale. To będzie jakiś live z niespodzianką, więc pewnie będzie do zgarnięcia jakaś fajna nagroda, jakaś fajna paczucha. Tak więc serdecznie Was już zapraszam, szczegóły wkrótce, będziemy się częściej na tych live'ach spotykać, bo wiem, że Wy je lubicie, lubicie tworzyć na żywo, więc ja myślę, że coś fajnego tam, ja myślę, że coś fajnego wymyślę, że coś fajnego wymyślimy. Kochani, przede wszystkim zaczynamy, znaczy co będzie na live'ie, to ja już wiem, bo zaczynamy nasz album jesienny, czyli ten albumik, który miał być, o którym myślałam na zlot w Poznaniu. Ale tam warsztatów prowadzić nie będę, więc tak jak już mówiła, zrobimy sobie go taki dla wszystkich ogólnodostępny, darmowy, na żywo. Ja przewiduję takie dwa live'y po półtorej godziny, więc myślę, że 3 godzinki, tak mniej więcej tam warsztat trwa, powinniśmy się zmieścić bez problemu. Także na to zapraszam w przyszłym tygodniu. W związku z tym, że tak jak mówię, nie będę warsztatów prowadzić, myślę, że ten live dla osób, które albumik będą ze mną tworzyć, które będą tam aktywne, przygotuję jakąś fajną niespodziankę. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Na kanale dla wspierających był przedwczoraj, w środę. Dni tracą. Był film dla wspierających na temat nowości actionowych. Tam będziemy tworzyć fajny albumik, taki właśnie z papierów z actiona. No, tak jak mówiłam tam, że to jest taki jeszcze całkiem taki, no nie za łatwy wcale temat dla niektórych, więc tam tworzymy sobie taki albumik właśnie actionowy. Ze wspierającymi z grupy VIP tworzymy duży na systemie Hidden Hinge z plusem album rodzinny z kolekcji Till We Meet Again z piątku 13. Natomiast tutaj stworzymy sobie najpierw ten jesienny, potem zabierzemy się od razu, albo między tym już wskoczy ten album królewski. Zobaczymy, jak mi się to wszystko poukłada. Album królewski to raczej będą z góry nagrane filmy, ale między tym pojawią się jakieś live'y, na których będziemy coś sobie wspólnie razem tworzyć, będą poniedziałki, więc wiele się dzieje, słuchajcie. Na moim fanpage'u jeszcze śmiga gra w kolory w tym miesiącu, więc też serdecznie Was zapraszam. Do końca lipca można wrzucać swoje prace w kolorze jakim? Niebieskim, tak? W niebieskościach. Także serdecznie zachęcam. No i co? Słuchajcie, przychodzę, ja mam pozamawiane jeszcze papiery, słuchajcie, świąteczne, które do mnie dotrą i które też będą jeszcze pokazywane. Pierwsza z nich to jest Christmas Charm i to jest z piątku 13. Ja już tę kolekcję tutaj pokazywałam. Ja zawsze sobie też kupuję oddzielnie, wiecie, żeby powycinać, żeby mieć więcej tych elementów do wycinania. Ja elementy do wycinania uwielbiam, kocham uzupełniać, więc cieszę się, że tak dużo tych elementów się teraz pojawia. Jeszcze przed nami jest, słuchajcie, ostatni, bo zapomniałam o tym wspomnieć, warsztat online, ten zimowo-świąteczny, więc zobaczymy, jak to się tam wszystko potoczy. Chciałabym, żeby tu było dużo treści, żebyście mogli czerpać inspiracje i się dobrze bawić. No i przede wszystkim to, żeby były różnorodne, więc ja też troszeczkę wychodzę ze swojej strefy komfortu. Przynajmniej będę się starała. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Ja jestem bardzo albumowa, ale to nie znaczy, że nie można robić fajnych innych inspiracji i uczyć się razem z Wami. Także mamy elementy do wycinania. Ja myślę sobie, że w tym przyszłym tygodniu też sobie może coś pogadamy o wycinaniu. No i kolekcja, słuchajcie, prezentuje się w ten sposób. Jeżeli będziecie chcieli ze mną tworzyć, to mniej więcej z tych, ja tego nie będę, bo to nie wiem w sumie jak tak, z tych kolekcji będę korzystała. Czekajcie, ja sobie zerknę. No dobra, to będę trochę przesuwać. Tu jest żółciutka. Dobra, ta pierwsza jest z choineczką, z takimi dekoracjami. Tu są takie, powiedziałabym, bardzo proste grafiki. One nie są takie
nie wiem jak to, tu jest taki przygaszony żółty, piękny, takie fajne, nieoczywiste kolory, słuchajcie, i to mnie skusiło, bo wprawdzie jest tu klimat taki do srebra białego, ale jest też klimat do złota, bo i te po esencji, i tutaj te paczuszki mają takie złote wstążeczki, więc będziemy kombinować. Tu jest takie świetne autko, słuchajcie, więc to na pewno wyląduje gdzieś na kartce. To, co ja uwielbiam, czyli karty strony, w których producenci stosują takie duże grafiki, czyli tak jak tu widzicie, spore są te elementy, które też można sobie wyciąć. Ja niekiedy poświęcam jedną właśnie ze stron na wycięcie tych elementów, bo można je ładnie w kompozycjach wykorzystać. Z drugiej strony mamy przepiękny zielony, taki zgaszony od kolorek. No to jest w ogóle, ja już z tym tu widzę, zobaczcie kartkę, więc już widzę tu zastosowanie na szybkie kartki, słuchajcie, więc na pewno coś takiego będzie na skrapmasie, no bo wiadomo, że musi być. Tutaj są te elementy, które ja bardzo chętnie i zawsze lubię. A, i tu jeszcze mam takie jakby serduszka przeplatane. Wykorzystuję w książeczkach, w dodatkach do albumu, więc one bardzo ładnie się prezentują. Tutaj są bombeczki same, tu są gałązki z jemiołą, tak? Jemiołą. Bardzo ładne przygaszone te kolory są. No i takie, nie wiem, to jest... Nie jest to szarość taka padająca trochę w zieleń. No i tutaj już się papiery powtarzają. Słuchajcie, ja będę pokazywać, będzie AB Studio, będzie Scrap Boys, będzie Lemoncraft oczywiście, no jakżeby inaczej. Ja tu mam, słuchajcie, pudełeczko, bo tutaj już te rzeczy sobie zaczynam przechowywać. Tu jest, bo zamówiłam to w dwóch ratach. Czekajcie, to sobie odłożę. To są, bo... Aha, dobra, to mam obrączki ze zlotu. Nie wiem, dlaczego są tutaj. To są bombeczki. To są zakupy w ogóle z Zielonych Kotów. I to są takie maleńkie bombki, które bardzo ładnie, słuchajcie, prezentują się w karteczkach. Jak je, wiecie, wsuniecie w kompozycję, pięknie, pięknie się tam... jak to się mówi? Komponują. No zobaczcie, ja mam... Akurat tu mam taki... różowiutkie. I one są tak pakowane, że jest i matowy, i błyszczący. I tu mamy bordo czerwonawe takie, tu mamy srebrne, matowe, błyszczące, złote. Tu jest taki błysk różowy i mat. A tu jest takie perłowe, bym rzekła. One się tak mienią. Zobaczcie, ona naprawdę nie jest duża. Nie wiem, czy ona ma z 2-2,5 cm, więc w tych kompozycjach kartkowych bardzo ładnie się nam wkomponują. Ja wtedy wykorzystuję takie kartki w pudełkach, które mają te wyższe ścianki. Oczywiście rzeczy z papieru polecam serdecznie i na pewno będziemy z nimi pracować. To są te wysokie pudełeczka, w których możemy poszaleć z kompozycjami, bo wiecie, bo tam się nic im nie stanie. Fajnie dziewczyny tutaj napisały bombki choinkowe w Zielonych Kotkach, żeby się nie poniszczyły. Ja sobie też to tak tutaj, słuchajcie, spakuję. Na razie odkładam na bok. Kolejna rzecz, jaką ja się tam zaopatrzyłam, chociaż nie wiem, czy to było w Zielonych Kotach, ale chyba tak, bo to raczej mam wszystkie zakupy od nich. To są szyszki. Szyszki są już tu pobielane. Ja powiem Wam, pykam sobie pod nasz Carrefour w Rybniku. Tam rośnie i zawsze zapomnę, jak to drzewo się nazywa. Ono ma takie mini, mini, maleńkie szyszeczki i znowu będę musiała tam uderzyć chyba, bo nie wiem, czy to już nie jest ten czas. Te są nieco większe, ale one pięknie się komponują, słuchajcie, w dekoracjach, w ozdobach, na pudełeczkach albo na przykład na dekoracjach prezentów. Więc to wszystko, słuchajcie, na skrapmasie się będzie działo, więc ja to jak najbardziej mam. Ja jeszcze zanim dostałam w prezencie szpikulec, to sobie w Zielonych Kotach też taki kupiłam, bo ja dostałam od Martusi z Kraftwelny szpikulca. Zobaczcie, mam go tutaj. No ale ten w Zielonych Kotach już miałam wcześniej kupiony, ale on sobie jest tu zapakowany i niech będzie. Odświeżyłam sobie też te moje skóreczki. Ja nie miałam już takie tam, miałam, wiecie, popękane, poniszczone. Są tu, boże, nie skóreczki, tylko plastry pomarańczy. One pięknie, tak jak mówię, to samo co z szyszkami, czyli w jakichś dekoracjach, w ozdobach fajnie się nadadzą. W karteczkach też jak najbardziej. Lubię wykorzystywać, jakie to są takie projekty clear and simple, czyli proste, ładnie wkomponowane. Zobaczymy, co się będzie działo w tym roku. Słuchajcie, ja jeszcze tak za bardzo nie kombinowałam mocno w tym, co tam będę robić. Znaczy, mniej więcej wiem, ale szczegółów jakby jeszcze nie opracowywałam, ale już powolutku się zabieram. Kolejna już chyba trzecia czy czwarta, trzecia tubka Glamour Dust. To jest z Deco Artu Crystal Color. On jest piękny. Może wiecie co, ja go nie będę otwierać, ale pokażę dla tych, którzy go jeszcze nie znają. Gdyby ktoś chciał się
zaopatrzyć. Zobaczcie, to jest puder, który, Boże, nie puder, tylko brokat, który ma cudowny, cudowny, mieniący się taki, mieniący się kolor, chciałam powiedzieć. Czekajcie, tu jest faktura z lemon. To nie. Może ja tu wezmę kawałeczek takiego białego papieru, żeby to ładniej było widać. Nie wiem, czy wy zobaczycie to. O, chciałam zdmuchnąć tu, słuchajcie, bo jakieś jest drzewko i sypa. Tylko ja mogłam na to wpaść, żeby spróbować zdmuchnąć to. Pięknie opalizujące się kolory tego brokatu, mój piesek się odzywa u góry. Cudownie drobny, ekstra mocno drobny. Pięknie sprawdza się na kwiatach, na środkach kwiatów. Cudownie sprawdza się na, wiecie, podkręceniu pracy kartki. Jest naprawdę idealny, bo jest bardzo drobniutki. Aczkolwiek powiem wam szczerze, że te grubsze pudry, zresztą ja tu chyba taki nawet mam gdzieś. Czekajcie, ja mam tutaj te, które sobie kupiłam i mam, które dostałam od dziewczyn w prezencie. Czekajcie sekundkę. I też wam go zaraz pokażę tu, który dostałam w prezencie, kiedy byłam w Zielonych Kotach. Zaraz wam o nich coś opowiem. Kolejna rzecz, w jaką się zaopatrzyłam, to jest Ice Crystal, czyli to jest takie tłuczone jakby szkło. Ja mam takie inne, takie niebiesiutkie. Nie wiem, czy pamiętacie z ubiegłego roku. Ono już mi się powolutku kończy. To jest, zaraz powiem, firma, pokażę, Viva Decor. Słuchajcie, jest boski. Jest cudowny, przepiękny. One, Jezu, jak one ładnie wyglądają, słuchajcie, w kartkach. Jeżeli będziecie planować zakupy świąteczne właśnie na pracę, zwróćcie na to uwagę. Piękne, tłuczone szkło. Słuchajcie, zawsze to można na przykład z koleżanką umówić się, że sobie na spółę kupicie. Ja mogłam wziąć fakturę, ale ja już to tak dawno kupowałam. Słuchajcie, zwlekałam te zakupy i nie pamiętam, w jakiej on jest cenie. To jest Viva Decor. Uwielbiam tę firmę. Ona robi przepiękne właśnie takie... ja miałam od nich, pamiętam, początki swoje takich stempli, kiedy jeszcze tak dużo stempli, z dużo ilości stempli korzystałam. To miałam od nich stempelki. Uwielbiam jeszcze tam troszeczkę, mam pastę strukturalną z Viva Decor, która cudownie jest jak masełko. Ona pięknie rozprowadza. Więc słuchajcie, takie właśnie szkiełko, czy takie większe opakowania, choćby nawet takiego pudru, można umówić się z kimś i sobie na spółę też kupić, jeżeli macie swoje skrapowe połówki. To też jest bardzo fajne, myślę, że jak najbardziej praktyczne. A tutaj teraz, kochani, mam takie choineczki, bo to kupiłam z myślą właśnie, że coś może zrobimy z Exploding Boxa. Więc takie choineczki się tu znalazły. Jedne są troszeczkę większe, drugie mniejsze. Ja z pewnością, wiecie, tam coś zrobię w środku, żeby fajnie to wyglądało. Więc wiecie, to może być, a nie musi, bo można sobie na przykład tekturkową stajenkę dać w środku albo jakiś inny element, bo nie każdy takie typowo świąteczne wykorzystuje. Mam tutaj sznureczek. Wprawdzie zastanawiam się, co mną kierowało, że go zamówiłam, bo ja tak... Rano coś tam się dzieje, słuchajcie. Ja tak, wiecie, rzadko ze sznurków korzystam, ale jest. To jest taki skręcany sznureczek bordo. Ja patrzę tu jeszcze, słuchajcie, bordo, złoty i zieleń. Trzy kolorki. Więc, czekajcie, gdzież ja to dałam? Pobiegłam sobie zerknąć, co tam się dzieje, słuchajcie, bo tak jabłkę strasznie drze mój piesek, a tu się okazało, że pani listonoszka przyjechała. Pomyślałam o, wiecie, jakichś torebkach prezentowych, no wiecie, coś w tym rodzaju, ewentualnie czasem w karteczkach jakieś, wiecie, jak robi się kartkę, żeby bombeczka wisiała taka, coś, no nie wiem, spodobało mi się bardzo. Poza tym myślę sobie, a ja czasem tak mam, wiecie, coś mi wpadnie w oko. Znaczy, to nie jest tak, że kupuję bezmyślnie, ale zobaczcie, jak ja to tutaj rozkręcę, to mam trzy sznurki. One wprawdzie są tu sklejone, żeby się to nie rozchodziło, ale jak będę chciała, mogę wykorzystać ładnie taki świąteczny łańcuch, sobie zrobić coś, na pewno z tego wymyślimy. A jeżeli będę potrzebować, mogę sobie odciąć jakiś kawałeczek, rozwinąć to i mam tak naprawdę trzy sznureczki. Bordo taki czerwono-bordowy, zielony, piękny i złoty. Więc w ten sposób też mogę to spożytkować, bo kupując jeden sznurek, tak naprawdę mam cztery różne. Jeden pleciony, jeden zielony, czerwony i złoty, więc słuchajcie, to no, nie ma opcji, gdzieś tam się na pewno to przyda i będziemy działać. No i tutaj, słuchajcie, kolejna rzecz. Oj,
muszę to wyjąć, bo to są te właśnie grube brokaty, zaraz Wam pokażę. To sobie dziabnęłam, ja wiecie, współpracuję z fabryką Weny raczej, ale też nie stronię od innych firm, marek, jakby nie jestem związana designem, mam z fabryką Weny, więc też korzystam, zresztą nawet jak jestem z Lemonem, to też korzystam z innych papierów, słuchajcie, nie zamykam się na świat, chcę bardzo też tworzyć różnorodne projekty i wiecie, być otwarta na innych. I tak tutaj przykuło moje oko tekturka Snip Artu, bo ona ma takie, to są gałązki, wiecie, takie świerkowe, czy jodłowe, czy jakkolwiek tam sobie ktoś powie, bardziej jodełka, sosna taka. Słuchajcie, są tak cieniuśkie te gałązki i tak delikatne, że nie mogłam się powstrzymać. Są, ja widziałam już tutaj, co można z tego stworzyć, więc ja jeszcze tak się nie skupiałam na tekturkach. Na razie tak, wiecie, papiery bardziej, jakieś takie drobne dodatki. Nie chcę też przesadzać, żeby tego było mnóstwo, bo no, nikt tego nie ogarnie potem. I co kupiłam? Słuchajcie, mam tutaj blok Flora Book 3. Ja chyba mam jeszcze go gdzieś tam w tych moich zakamarkach, ale chyba o tym zapomniałam. Co nie zmienia faktu, że słuchajcie, jest tak piękne, są te grafiki tutaj, są tak cudowne, te poesencje, te ostrokrzewy tu cudownie, w ogóle te choineczki, to wszystko na pewno wykorzystamy w projektach. Te elementy, którymi można pracę uatrakcyjnić sobie, uozdobić, no to jest coś niesamowitego, dlatego ten blok u mnie jest. Ja jeszcze sobie tam potem pogrzebię w tych moich przydasiach. Mi się wydaje, że ja z ubiegłego roku też, też taki blok mam. I to jest to, o czym mówiłam przed chwilką, taka dla mnie też nowość w Zielonych Kotach. To sobie zakupiłam, to dostałam od dziewczyn, bo jak przyjechałam tam w gości, w odwiedziny, to dostałam właśnie tę wersję w takim różowym złocie delikatnym, nawet nie wiem jak to, no, chyba różowe złoto bardziej. To, co mnie tu zachwyca w tym, słuchajcie, to jest, chciałabym to zerwać. No, w końcu będę musiała, prawda? Chociaż nie wiem, czy nawet bez zrywania bym tego nie otwarła. No, chyba nie. Że tu jest pomieszany brokat drobny z większymi kawałkami. I ja to widzę, słuchajcie, już nawet nie w shakerach, ale w takich... Zobaczcie, jeszcze jest fajnie tutaj zabezpieczone, żeby się to nie otwarło. Jezu, ja się boję takich rzeczy otwierać. Na kartkach, słuchajcie, pędzelkiem, klejem i właśnie troszeczkę sobie pokryć. Widzicie, one mają... Ja boję się, że jak ja tego usypię trochę, to ja tego nie wsypię z powrotem. No, ale trudno. No, pokazać Wam bardzo chcę, jak to wygląda. Jezu, to jest prze... Ja się kręcę. Słuchajcie, no nie. Ja padłam. Spójrzcie. Znaczy, owszem, ja to widzę, jak to wygląda tu, ale no jednak, jak to rozsypałam... Tu są bardzo duże takie ośmiokąty. Coś takiego, takie... Nie wiem, ile ono... Już nie, zaraz to spadnie. Jest drobny brokat. Są takie kawałeczki brokatu, takiego jakby pogiętego, jakby folia taka... Wiecie, nie wiem, jak to nazwać. Jest... Potem już są te... Raz, dwa, trzy, cztery... Sześciany? Nie wiem. Większe, mniejsze, średnie, w różnych wielkościach. Wygląda to obłędnie, mieni się cudownie. Więc słuchajcie, jak zrobimy kartkę jakąś, wiecie, ładnie... No tak, oczywiście, Joanno. Jakżeżbyż inaczejż. Można się było spodziewać, słuchajcie, że tutaj efektownie to spierdzielę. Tak, też podejrzewałam. No ale zaraz tutaj to naprawimy, słuchajcie, jakoś to... No i zostanie tylko ten taki drobny puszek, więc już nie będę za nim aż tak płakać. O, ale takie większe kawałki. No jest piękne to, fajnie to wygląda. Tutaj się to bardziej rozproszyło, jest to widoczne. I ja myślę sobie, słuchajcie, że... No ciężko to tu wsypać teraz. Nie wiem jak w shakerach. Trzeba będzie bardzo mocno odtłuścić te szybki, żeby się to nie elektryzowało. O, zobaczcie, sposób na to. Przymknięcie tego od góry i zdmuchnięcie nadmiaru tu z tego, żeby się to dobrze zamknęło. Teraz to fajnie poleciało. Zobaczcie, jak to tu ładnie widać. Ja sobie to tu przykleję. Z moim talentem pewnie to bym zaraz rozwaliła. Wkładam z powrotem i zamykam fajnie na zatrzaski. Jest cudowny. Jest po prostu boski. Ciekawe, jak to się zachowuje, jakbym sobie, wiecie, jak makijaż się robi.
Ja mówię, że to wszystko gdzieś tam to samo występuje w tych kosmetycznych, różnych, wiecie, cudownościach. Spójrzcie, jak on się pięknie mieni. No, cudowny. Nie wiem, czy to w kamerce widać tak dobrze, ale. No, jest takie trochę przymulone, ale jak ja bym spróbowała wyostrzyć. Dobra, teraz wyostrzymy na biurko i nieco rozjaśnimy. Pięknie, pięknie, pięknie mam wszystko rozsypane. No i tu jest, słuchajcie, takie, tu jest różowiutki. Nie wiem, dlaczego nie mam, czy srebrnego nie było, już nie pamiętam. Tu jest różowiutki taki sam, a tu jest taki srebrno-różowy. Piękne są, one niby, no nie, nie są takie same, bo tu jest jednak bardziej róż, a tu trochę tego srebra jest więcej. Więc kochani, no myślę, że tutaj będzie się wiele działo. Mam jeszcze, słuchajcie, wykrojnik, na który się skusiłam. Ja już chyba tam gdzieś to pokazywałam, nie wiem, czy ze wspierającymi, ale no nie mogę się na to napatrzeć. Ja jestem sroka w ogóle, uwielbiam błyszczenie, więc te święta, słuchajcie, będą pod hasłem błysku, brokatu, także będziemy tworzyć. Długo, długo zastanawiałam się nad wykrojnikiem, bo ja teraz tak, jak zauważyliście, pewnie bardziej siedzę w elementach wycinanych, ale słuchajcie, do albumów fantastycznie jest ten wykrojnik. Tak jak mówię, ja nie rzucam się tak na wszystko, co wpadnie mi w oko, raczej staram się przemyśleć zakupy. Zastanawiałam się nad nim, bo on tam dosyć drogawy był, ale słuchajcie, wielkość tych literek jest taka idealna, żeby zrobić sobie fajnie napisy na albumiku. Więc uznałam, że jednak zdecyduję się na ten wykrojnik. Nie wiem, co tu jest, czy to jest zaklejone. Nie wiem, czy tam coś było. Nie, X, Y, Z. Może, żeby się nie kleił. W każdym bądź razie, słuchajcie, albo ja sobie tu przykleiłam, bo go oglądałam i wiecie, i mi się to tam przyklejało mocno, bo tutaj tak dużo jest tego kleju. Znaczy to tak, może nie jest związane ze świętami, ale był wśród moich zakupów, więc tutaj też troszeczkę Wam go przemyciłam. Wydaje mi się, słuchajcie, że... Aha, chciałam Wam powiedzieć wielkość liter i zapomniałam. Nie wiem, czy tutaj piszę 26 wykrojników. Czekajcie, zaraz weźmiemy linieczkę. Gdyby ktoś był ciekaw, jedna taka literka, to ja muszę teraz na ostrze tutaj najechać, ma około 2,4 mm. Więc myślę sobie, że to jest bardzo fajna wielkość, żeby umieścić jakieś ładne imię na albumie i tak dalej. I dlatego to właśnie wylądowało też w moich zakupach. Jak wiecie, ja bardzo, bardzo dużo albumów robię. Nie zawsze wszystkie też pokazuję na kanale, bo jest wiele albumów, które są ze zdjęciami, których nie mogę pokazać, więc wiele tych albumików, słuchajcie, ląduje. O, to jest piękne. Nie wiem, czy jest jeszcze jakaś taka sroka jak ja druga. Także tutaj ten, że tak powiem, nasze pudełko z świątecznymi przydaśkami będzie się powiększać. To nie będzie jakiś taki ogrom i potężna ilość, żeby wiecie, nie wiadomo jak ile tego wszystkiego tutaj było, ale na pewno bardzo chciałam już, marzyło mi się, żeby odświeżyć, słuchajcie, te swoje świąteczne, a zresztą ja tego nie będę schować, bo jeszcze sobie cyknę zdjęcie przecież na intro. Chciałam bardzo odświeżyć swoje świąteczne przydasie, no bo tak jak mówiłam, już naprawdę to pudełko, które ja miałam świąteczne i tutaj przytachałam co roku, to miało już tam wszystko około, nie wiem, 4, 5, nawet i więcej lat. Gdzieś tam pamiętam ten albumik, który robiliśmy, to było chyba na pierwszym Scrapmasie, o ile mnie pamięć nie myli, to miałam, to już było 2 lata temu, teraz będzie 3. To miałam papiery, słuchajcie, z Lemona, których w ogóle nie ma nigdzie. Ona chyba wtedy projektowała Gosia Metryka, takie zielono-bordowe, które są przepiękne. Ja jeszcze je miałam, a ich już w ogóle nigdzie nie były dostępne. No właściwie ich nie ma wcale. Więc no, no to był czas, żeby chyba troszeczkę odświeżyć sobie. Poza tym uznałam też, że wiecie, skoro też pokazuję i pracuję, i tutaj działam na tym YouTubie, też te nowości powinnam pokazać, jeżeli kogoś będzie to ciekawić. Czekam, słuchajcie, na... Czekam na...
Boże, na co ja czekam? Czekam jeszcze na kolekcje nowe z piątku 13. Teraz była przedsprzedaż, więc zobaczymy, co tam fajnego. Ten Beard Song? Nie? Coś takiego, nie zapomniałam nazwy. Czekam na pewnie nowości jeszcze. Lemonkowe się pojawią, zapewne świąteczne. Pojawią się u mnie nowości z AB Studio też będą. Będą nowości ze Scrap 8 i z Scrap Boysów. Jeszcze coś. Nie wiem, jakie. Nie widziałam, czy mintajowe już są. Chciałabym po prostu pooglądać, jak to będzie. Znowu to chciałam pakować. Także no zobaczymy sobie, pooglądamy. Bardzo polecam to tłuczone szkło. Słuchajcie, ono pięknie, idealnie nadaje się do kwiatów, do ozdabiania kartek, do w ogóle dekoracji prac na kleju. Można przymocować fajnie na żel medium, kto czym tam sobie. Wiecie, i tak jak już wspominałam, no można na pół z kimś, ale powiem Wam, że to tak szybko ubywa. Ja miałam, wprawdzie tam to moje opakowanie było takie dużo mniejsze, bo ono było takie malutkie, plastikowe. Jest tam u góry, ale już to mam gdzieś na samym dnie, nie będę go zdejmować. Chyba no, ono było mniejsze, mi się wydaje, chyba, że to nie jest to. Ale tu wiecie, tam posypałam kwiaty, tam kartkę, tam pudełko, tam coś tam, no i za chwilkę już nie było. Ale spokojnie można naprawdę na spółę z kimś sobie takie rzeczy, słuchajcie, zakupić. Więc to jest taka pierwsza część już skrapmasowych przydasiów. Oczywiście, a jeszcze te bombeczki tutaj, słuchajcie, żeby bombeczki były ładne. To, co powiedziałam, że jeszcze będą się pojawiać jakieś zapewne kwiaty, no to tego nie da się ukryć. Ale nie chciałam tak wszystkiego naraz, powolutku, pomalutku, wszystko do przodu. Na pewno będzie z nami Kolob e-mark, będziemy sobie korzystać z niego, robić napisy, uzupełniać, jeżeli ktoś jest ciekaw, jak on tam sobie radzi. Dosyć dawno go nie używałam. On tutaj działał ze mną zawsze na warsztatach, ale no to nie jest takie widoczne na zewnątrz, więc wrócę sobie troszeczkę do Kolopa. Ja robiąc kartki cały czas z niego korzystam, ale mało go pokazywałam ostatnio no tutaj na YouTubie, więc powoluśku do przodu, kochani. Także tak wygląda taka mała pierwsza część tych świątecznych zakupów. Jeżeli będziecie mieć jeszcze możliwość, ja tutaj mam przed sobą ten shimmer sparkle. To jest, wiecie, ten płyn, który tak pięknie po popsykaniu roznosi nam taką połyskującą się powierzchnię. Ja mam dwie opcje go. Jest shimmer Spritz i Shimmer Sparkle. Jeden jest, Spritz jest taki, Boże, nie Spritz, Boże, Shimmer Frost. Shimmer Frost i Sparkle. Frost jest taki, który daje nam efekt perłowości na papierze, a Sparkle jest taki, który daje nam efekt po prostu bardziej brokatu. Może powinnam była bardziej go odsunąć od powierzchni. Nie wiem, czy to jest, teraz patrzę tutaj. Tak, to jest ten Frost. On już tu się właściwie kończy. Widzicie, widać po tym osadzie z tyłu, że nie wiem, czy to będzie w kamerze widać, że ten jest taki perłowy, a ten jest tutaj taki błyszczący. On ma tutaj te swoje drobinki, bardzo mi przypominają, Jezu, no wiecie co, nie? Wing of Stella. Tak ja bym się skłoniła do tego. Czekajcie, spróbujemy. Nie wiem, czy to będzie tu widoczne. Wiecie, to jest też biały papier. Mogłam wziąć jakiś ciemniejszy, ale nie mam akurat pod ręką. Ten się po wysuszeniu brokaci, mieni się pięknie, a ten ma taką połyskującą, perłową powierzchnię. No ja już tu na kartce widzę. Nie wiem, na kamerce może nie będzie to takie bardzo widoczne. Ten widać jest taki bardziej, nawet ta woda jest taka, nie powiedziałabym złota, ale tu jest mleczny odcień, a tu taki widać, jakby drobinki złota w tym były, ale to jest ten brokat. Więc też bardzo często korzystam z niego, gdzieś do ozdobienia kartek. Tutaj widać, ten płyn się pięknie mieni nam, no a tu jest taki faktycznie mleczny. Ja tam wrzuciłam sobie perełkę do środka, bo ona mi fajnie rozbija te, wiecie, te brokacidła tam w środku. Także kochani, tak to wygląda. Słuchajcie, Scrapmas w tym roku będzie bardzo bogaty w sponsorów, będzie bardzo bogaty w
projekty. Szykuję też sporą niespodziankę dla Was, więc mam nadzieję, że też Wam się to spodoba. Już dzisiaj Was wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. Zapraszam w przyszłym tygodniu na nasz live. Zaczynamy album, ten taki zlotowy, który planowałam na zlot, więc serdecznie już teraz Was zapraszam. Będziemy tworzyć go na żywo, dwa razy po półtora godziny. Myślę, że tak to będzie najlepiej rozłożyć. No i w tym drugim dniu myślę, że dla najbardziej aktywnych osób, no coś tam wymyślimy, słuchajcie, na pewno będą jakieś niespodzianki, więc bardzo serdecznie Was już dzisiaj z tego miejsca zapraszam. To będzie bardzo prosty album. Poradzą sobie z nim nawet początkujący, ponieważ jest to album, to był album przeznaczony jakby na warsztat, który trwa tylko, nie wiem, 2,5-3 godziny, więc mamy tam to bardzo ograniczone. A zawsze zależy mi, żeby czegoś nauczyć, czyli pokazać, jak zrobić bazę, takie podstawy. No bo tak myślę sobie, że na tym polegają warsztaty, żeby nie zawsze przychodzić z gotową bazą, tylko ją ozdabiać, ale po prostu, wiecie, pokazać, jak stworzyć taką bazę, choćby na najprostszym układzie. I to sobie też zrobimy właśnie na żywo. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jedyne, co fajnie by było, a ja już to zrobiłam, to... Czekajcie, ja Wam już pokazuję, bo ja mówiłam o tym, z jakiej kolekcji będziemy tworzyć, a jest to kolekcja Golden Days z Mintai Papers. Ja już ją pokazywałam, więc papiery już u mnie są. Słuchajcie, z tego będziemy sobie ten albumik wspólnie tworzyli. Jeżeli macie takie papiery, możecie tworzyć razem ze mną z takich samych. Jeżeli nie macie, możecie sobie wykorzystać jakieś inne papiery, które Wam się podobają, Wasze ulubione. Tu już się powtarzają nam. W wolnej chwili, słuchajcie, grafiki są zawsze z przodu i są grafiki też z tyłu. Albo nie ma z tyłu w Mintaju, ja już nie pamiętam, słuchajcie, teraz. Albo są tylko z przodu. A mi się pomyliło z piątkiem 13 chyba, bo piątek 13 ma z tyłu, więc z okładki możecie sobie powycinać te elementy. Ja teraz nie wiem, czy nie mam ostatniej strony, czy tu po prostu nie ma. Nie, no choćby mnie ktoś zaszczelił, ale chyba nie ma, bo tu inaczej bym miała. Mam jeszcze też malutki bloczek, on sobie tam leży. Natomiast z tej strony okładkowej możecie sobie wyciąć te wszystkie elementy. Tu będziecie mieć już przygotowane, nie trzeba będzie czekać, będą gotowe do działania. Ja będę korzystać z tej dużej i zapewne z tej małej też coś sobie tam chapnę. Czekajcie. Zaraz zobaczymy, co my tu mamy. Ja kupiłam obydwie, i dużą, i małą, żeby mieć po prostu, wiecie, wybór. No tutaj też są fajne takie. Fajnie, że jest ich mniej, a są duże. Bardzo fajnie można je wykorzystać. Są też mniejsze tutaj te formaty, więc zapewne gdzieś tam na okładkę czy coś takiego wykorzystam. Więc ja, tak jak mówię, mały bloczek też mam. No to niekoniecznie, bo tu jeszcze, zobaczcie, odcięte, więc to niekoniecznie, ale te większe tutaj, te pozostałe karty jak najbardziej. Także ja mówię, mam duży, mały bloczek, powycinajcie sobie już elementy, jeżeli macie te same albo inne, to po prostu elementy będziemy tworzyć w przyszłym tygodniu. Całą listę potrzebnych materiałów, tego, z czego będziemy tworzyć, umieszczę wcześniej na karcie społeczności, w moich social mediach, więc będzie każdy mógł się przygotować. A my zobaczymy się w Poznaniu na wspólnym kawkowaniu. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze ze mną bawić. Będzie więcej czasu na spotkania. No i co, kochani, ja dziękuję bardzo dzisiaj. Także zapraszam już na przyszły tydzień na live z niespodzianką. Na pewno będzie coś do zgarnięcia, bo to jest zawsze przyjemne i miłe, a w sumie jesteście ze mną, więc fajnie. Chciałabym też docenić to jeszcze bardziej, mimo że są darmowe te tutoriale, ktoś powie, ale wiecie, zawsze to jest przyjemne i miłe, kiedy można kogoś obdarować takim czy innym upominkiem, więc z tego się ogromnie cieszę. Ja dzisiaj się z Wami, kochani, żegnam. Bardzo Wam dziękuję za obecność. Wszystkim wspierającym za wspieranie kanału, Wam za obecność, za lajki, za subskrypcje, za polubienia, za komentarze. Ja staram się tam czytać wszystko, ogarniać. No teraz troszeczkę wszystkiego było, wiecie, dużo, bo jeszcze powysyłałam, już dzisiaj popakowałam wszystkie, no właściwie wczoraj, bo film będzie w piątek, popakowałam wszystkie już upominki, prezenty, wygrane nagrody z konkursów, z zabaw. Ten mój czas urlopowy mnie troszkę rozbił i te warsztaty, ale już wszystko jest na zero wykończone, także do Was już paczuszki pewnie doleciały dzisiaj.
albo dolecą w poniedziałek, jeżeli nie odebraliście. Także no cóż, skoro wszystkie paczki wysłane, to czas wysyłać nowe i bawić się dalej, słuchajcie. Więc tak jak mówię, zapraszam Was w przyszłym tygodniu na nasze tworzenie na żywo. I co? Do zobaczenia, do usłyszenia. Kochani, Scrapmas już się zbliża. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Pa, pa.